7 pilotów, nikt nie ma miejsca na stole, co zrobić? Co zrobić? Montujemy Control4, mamy jeden pilot, a kontroler steruje wszystkimi naszymi ulubionymi rzeczami. Widzę, że jest tam spore zamieszanie, ale spróbujmy podejść. Jest to nowy produkt z Control4 właśnie, nowy pilot Halo, który łączy w sobie funkcję dwóch poprzednich pilotów. Tak, chyba poczekamy chwilę na swoją kolej. Będzie trochę czasu. Tak, to są te piloty. To jest pilot z dotykowym bądź niedotykowym ekranem. Większy ma więcej guzików i ma niedotykowy ekran. Mniejszy pilot, o, tak wygląda. Ma parę guziczków i ma dotykowy ekran. Możemy sobie wybrać, co chcemy robić. Coś, żeby tam kliknąć, coś tu działa, to coś tam działa. Z tego pilota możemy też sterować oczywiście naszymi rzeczami z automatyki domowej, oświetlenie, ogrzewanie i inne takie rzeczy, lampeczki. Natomiast mamy tutaj, wybieramy pokój, co chcemy robić, co chcemy oglądać, czy Apple TV, czy na telewizorze. Możemy sobie zmienić źródło, chowamy wszystkie piloty, mamy tutaj wszystko w jednym. Czyli ty jesteś w stanie po prostu przy pomocy takiego systemu wywalić 7 pilotów, postawić jeden? Możemy z salonu wywalić przede wszystkim też wszystkie sprzęty, schować je na przykład w szafie rakowej albo w meblu, gdzieś z boku, żeby nie było tego na środku, ponieważ Control4 ma 4 bądź 6 wyjść pod czerwieni, natomiast obecnie większość urządzeń sterowana jest po IP, więc obsługuje wszystkie protokoły po IP, czyli ma pluginy do tak naprawdę 99% urządzeń dostępnych na rynku. Wszystkie popularne marki, jakieś nie wiem, Samsungi, LG, Soniaki, Denony, tak, wszystko mamy tutaj zintegrowane w pełni, wszystkie funkcje dostępne, nie potrzebują w ogóle żadnego pilota innego tak naprawdę. Jeden pilot, cały inny sprzęt wypada do innego pokoju, w stanie takim, że macie dwie kolumny, telewizor, kominek i wszystko działa, pomimo, że to wszystko stoi sobie na przykład w piwnicy albo w garażu, w jednej szafie, a to po prostu działa. Wy macie efekt, a sprzęt jest schowany, no żeby nie szpecił oka. Jeden pilot, bo wszyscy narzekają na ich zbyt dużą ilość. Oczywiście to nie kosztuje 100 zł, ale takie rozwiązania jak najbardziej są dostępne. U nas...